W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Porozważajmy dzisiaj dwa orędzia Jezusa. Dane dla Luz de Maris z Kostaryki z 4 lipca i to najświeższe z 15 lipca. Może rozpocznę tym, czym Jezus rozpoczął właśnie 4 lipca. Powiedział tak, cytuję. Umiłowane dzieci mojego najświętszego serca, Błogosławię Was moją najdroższą krwią, która daje życie wieczne, życie w obfitości i która daje Wam odkupienie. Macie wolną wolę. Obowiązkiem każdego z moich dzieci jest przyjęcie wielu łask i dobra, które odziedziczyły, lub nimi pogardzenia. Koniec cytatu. Jezus wylał za mnie, za ciebie swoją najdroższą krew. I nas dzisiaj w tym miesiącu lipcu roku 2024 błogosławi tą najdroższą krew. Najdroższą krwią nas błogosławi. Nie wiem jak Ty, ale ja codziennie odmawiam rodzinnie litanie do najdroższej krwi pana Jezusa. Potem odmawiamy zaraz po tej litanii modlitwę opieczętowania domu i siebie, najdroższą krwią Pana Jezusa. I kończymy modlitwą oddania się na świętszej Marii, tą codzienną. Jezus w tych dwóch orędziach mówi bardzo poważne rzeczy, ale zaczyna właśnie od najdroższej krwi. I pierwsze pytanie Wane dzieci mojego najświętszego serca. Tu się rodzi pytanie, czy jesteś dzieckiem najświętszego serca Pana Jezusa? Jak to się może objawiać? Siostra zakonna powiedziała mi takie proste świadectwo. Miała gdzieś nocować. I wchodzi do pokoju, patrzy, a za szafą jest obraz. Jakiś obraz. No więc zagląda za tą szafę. Święty obraz. Patrzy a to serce Pana Jezusa. Identyczny obraz, identyczny, jaki był nad łóżkiem jej rodziców. I mówi wiesz co, wzięłam ten obraz za tej szafy. W miejscu, gdzie nocowałam, zapytałam się, czy mogę wziąć. I powiesiłam go sobie nad łóżkiem. Jest on ze mną. Obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tu nie chodzi, że ktoś coś kazał, że trzeba na ten czas to zrobić, ale tu chodzi o serce. Czy w Twoim sercu, czy Ty jesteś ze swoim sercem w sercu Jezusa? A to się objawia, no prosta rzecz. To się objawia. Taki przykład. Ja odkąd przyjęłam serce pana Jezusa, byłam w sercu, ale też mam tarczę serca pana Jezusa, chodzę z nią non-stop. Nie ze strachu, nie z potrzeby, że teraz taki czas, po prostu z miłości. Bo to serce tak bardzo mi umiłowało. Idźmy dalej. 4 lipca Jezus mówi: To pokolenie smakuje swoją żółć, przeżywając agonalne chwilę pokoju. Ktoś powiedział, w jakim czasie jesteśmy teraz? Czasem pewnej ciszy. Jezus to mówi: agonalne, agonalna chwila pokoju. Taka taki moment. Objawia się to też z tym, że niektórzy udają, że jest spokój, że nic się nie dzieje, to nas nie dotyczy, to nie w naszym kraju, albo to gdzieś troszeczkę dalej. I to się na pewno nie wydarzy. A Matka Boża, któryś z wcześniejszych mówi: ta wojna wywołana jest grzechem. Człowieka, grzechem całej ludzkości. Jeśli nagłówki krzyczą o III wojnie światowej i o tej wojnie mówiła Matka Boża Fatimie, to znaczy, że to, co nas czeka, to jest ta wojna zapowiadana przez niebo. Znaczy się, nie jest to normalna wojna, jakie bywały gdzieś tam. Ale to jest ta wojna. Bo najpierw była mowa w Fatimie o pierwszej wojnie, Potem Matka Boża powiedziała o drugiej wojnie, a ta potem opowiedziała o trzeciej, ba jeszcze w innych objawieniach to powtórzyła, więc tu jest mowa o wojnie wywołanej przez grzech człowieka. Można powiedzieć, no dobrze, każda wojna jest wywołana przez grzech człowieka. Tak. Ale ta szczególna wojna będzie miała swoje szczególne rozwiązanie, szczególny przebieg i szczególny cel. I tym się będzie różniła, ponieważ była zapowiadana również przez Boga i przez Jego wysłanników, przez Jezusa i przez Maryję. Tak się dzieje przez te przesłania również. Cytuję dalej z tego orędzia Pana Jezusa. Scenariusz trzeciej wojny światowej już się rozwinął, nie zatrzymacie go. Tu jest również mowa z 4 lipca. Jezus prosi, módlcie się moje dzieci, módlcie się za Amerykę Środkową i módlcie się moje dzieci, módlcie się za Europę. Całość podlinkuję, przeczytaj sobie również w języku polskim. A teraz drugie z 15 lipca. Fragment. Cytuję. Musicie wiedzieć, co się dzieje w ludzkości. Nie możecie żyć, będąc częścią ludzkości i być obojętnym na codzienne wydarzenia. Koniec cytatu. I tutaj nie chodzi, że o moje wybory polityczne, o rozgrywki, o dyskusję. To jest ta wojna wywołana przez grzech i ta wojna zapowiadana. I o co w tej wojnie chodzi przede wszystkim? Ozbawienie duszy. I jeśli bierzesz udział w dyskusjach, jeżeli patrzysz na to wszystko, co się dzieje, a masz patrzeć, Jezus powiedział w Ewangelii świętego Mateusza, nie wiem czy rozważasz te rozdziały, 24, 25, powiedział: Patrzcie na znaki. Nie bądźcie obojętni, patrzcie na nie. Ale wszystkie znaki i to, co z nich wynika, czyli co ty masz zrobić i ja, mają służyć. Nawróceniu grzeszników, zbawieniu duszy. Cytuję dalej, z 15 lipca. Jezus mówi: Przychodzę z moim miłosierciem i jednocześnie z moją sprawiedliwością. Jestem miłością, a nie niesprawiedliwością. Ja jestem, który jestem, i zatrzymam wszystko, co muszę zatrzymać, ale nie zniszczę ziemi. Czyli można powiedzieć, Bóg jest miłościwy, ale i sprawiedliwy. Wielu zaprzecza temu, myślą, że tylko jest miłościwy, tylko jest miłosierny, a nie jest sprawiedliwy. I to wszystko, co się wydarzy, tak Jezus mówi, ostatecznie nie zniszczy, nie zniszczy Ziemi. Bo to było, gdyby tak było, to by oznaczało, że szatan zwyciężył. Bo Bóg stworzył świat i stworzył człowieka na swój obraz. Więc w tym, co się wydarzy, jest zamysł Boży. Cytuję dalej. Jezus mówi: Moje ukochane dzieci, ludzkość wprowadziła się w pełny rozwój wydarzeń już ogłoszonych przez mój dom. Wiadomości są ciągłe. Koniec cytatu. Ostatnio z kim się rozmawia, mówi: Ja nie wiem, co to się dzieje. Ciągle coś się dzieje. To dotyczy również takich wydarzeń rodzinnych. Jakieś ciągle jakieś są rzeczy. Powyżej zawsze tak było? Nie, 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 nie zawsze. Niektóre osoby relacjonując pewne wydarzenia, nawet polityczne takie, światowe, nie są w stanie tego zre... opowiedzieć wszystkiego, bo jedno po drugim się zachodzi. Jedno i to coraz szybciej. Coraz szybciej, coraz mocniej, w większym chaosie, ponieważ zbliżamy się do zapowiadanych wydarzeń, ogłoszonych przez mój dom: Dom Ojcowski, czyli Dom Boga Ojca. W tym orędziu z 15 lipca jest jeszcze mowa. Broń, która nie wyszła, cytuję: broń, która nie wyszła na światło dzienne, jest tak niszczycielska, że moje dzieci będą bardzo cierpieć. A władca światowej potęgi zdecyduje się użyć jednej z tych broni, co doprowadzi ludzkość do cierpienia nie do pomyślenia. Koniec cytatu. W całej tej wojnie i w tym, co się ma wydarzyć. W takim bardzo mocnym wydaniu chodzi o zbawienie duszy człowieka. O to, żeby jak najwięcej osób się nawróciło i zeszło ze złej drogi. Jaki może być mój i twój odzew na te wołanie, które jest stałe, ono nie jest tylko teraz. W tym wezwaniu. Tylko, że ono się teraz tak nasila, bo sprawy przybierają coraz bardziej na sile. Nie będę tutaj cytować różnych wiadomości. Na pewno je znajdziesz, jeżeli słuchasz e, takich źródeł e, wiarygodnych, wolnych i żyjących w prawdzie osób, bo to też jest bardzo ważne. Znajdziesz to. A najważniejsze, kiedy masz Ducha Świętego, to te wiadomości Ciebie same znajdą. Co ja i ty możemy zrobić teraz, zgodnie z wydarzeniami, które nas czekają, ale też zgodnie z tym pragnieniem Bożego serca? Mamy iść i wzywać do nawrócenia na najróżniejszy sposób. Pomyśl, jak Ty możesz to teraz realizować: przez działanie, przez modlitwę, ale przez tą stałość serca. To są drobne szczegóły, malutkie sprawy, a czasem wielkie. Poproś Boga, Panie, ześlij na mnie Ducha Świętego i wskaż mi i poślij mnie, abym był Twoim apostołem i wzywał ludzi do nawrócenia. Bo to jest wezwanie Bożego Serca. Zakończę może jeszcze raz tym pierwszym wezwaniem z 4 lipca, w którym Jezus mówi: Błogosławię Was, umiłowane dzieci mojego najświętszego serca, moją najdroższą krwią, która daje życie wieczne, życie w obfitości i która daje Wam odkupienie. I'm